Rosjanie, wojska rosyjskie napadły jego rodzinę, napadły w ogóle mieszkańców Czernichowa, czyli wojska wycofujące się. Na początku się niby wycofało, a potem się okazało, że wróciły i zaczęły strzelać do cywilów. No i w wyniku tego bestialstwa zginął jego ojciec, a mama została ranna, ciężko ranna w nogę i w rękę, postrzelona. No i właściwie była jedną z dwóch osób, które przeżyły tą masakrę w Czernichowie. Ну, когда вот, когда дома, когда вот это вот начиналось, мы вообще не спали. И больница там же ж ни дня. Там, если даже немножко тишина была, мы прислушивались, мы уже как-то... Люди, кто в подвал, кто куда, уже были готовы. Мы там спать это... А ну и в транспорте, и получается, мы как еще с Украины, когда выезжали, вот впереди нас было 3 автобуса, сзади 2 машины. Но потом автобус там возле мостика остановился, и все побегали, сказали нам назад возвращаться. Там обстрел был. Мы вышли, и нас, получается, по лесу, чтобы мы кучками не собирались, по лесу стояли, потому что когда обстрелили, присели все. И нас перевозили через, если не ошибаюсь, через Десну, на лодках. Вот, на лодках нас перевозили по 5 человек. А потом мы там и шли 4 или 4,5 километра. А потом уже полем бус уже так, автобус, не автобус, а такой микроавтобус подъехал, и нас вот это вот как погрузили, и до Куликовки вот, вот так вот еще. Ну, страх вот такое вот было. Куда же вы? Как-то вот... My w tej chwili tak naprawdę wiemy o Buczy, wiemy o tym, co się działo blisko Kijowa. To, co się dzieje w Czernichowie, który jest zaminowany i doszczętnie zniszczony, to dopiero dowiemy się niedługo. A z tego, co opowiada Tatiana, to prawdopodobnie jest, można powiedzieć, że tamte zbrodnie były największe i najgorsze. Także no, jak tylko mi to powiedział, to powiedziałem: Denis, no, zrobię wszystko, aby twoja mama trafiła tutaj do Polski, do ciebie, aby po pierwsze była bezpieczna, a po drugie, aby mogła wrócić do zdrowia. No i myśleliśmy o tym, jak mamę, która potem uciekła do Kijowa i mieszkała zupełnie u osób, których nie znała, które ją spotkały na ulicy, jak ewakuowała się z Czernichowa, jak szła pieszo po bombardowaniu jednym, drugim. Tych tam sytuacji tego typu było bardzo wiele. Tam za 2 dni chcieli ludzie wyjechać na autobusach, 6 autobusów, oni tam jak-to drugą drogę obstrzelali полностью. My jechali jak jest moment, ta żyłeczka, my jej пользовались. No to straszne, ciężko. No było, ja даже nie знаю, jak to. U mnie, ja nie zadumowałaś tam, straszno mnie, больно или не страшно мне. Я не знаю даже, как это сказать. Дрение это... Не было времени думать, там тебе страшно, больно или как, все быстренько. Wsiadłem w pociąg po prostu po Tatianę, pojechałem do Kijowa, tam ją odnalazłem w budynku, gdzie mieszkała, kątem u jakichś osób, przemiłych zresztą państwa, które się nią zaopiekowało. Podróż była nocnym pociągiem, także wygaszone zupełnie światła, na dworcach było ciemno, zasłonięte musiały być okna, no i słychać było co chwila alarmy, które no, jak przejeżdżaliśmy przez jakiekolwiek miasteczko, to ten alarm cały czas był. Tak samo było w Kijowie, kilkukrotnie się odzywały alarmy, widać było rakiety, które przelatywały nad miastem, ponieważ okolice Kijowa cały czas były bombardowane, dlatego ta podróż była no, emocjonująca. Aczkolwiek no, tutaj nie myśleliśmy o tym. Myśleliśmy o tym, żeby po prostu Denis mógł znowu zobaczyć swoją mamę, żeby Tatiana mogła dotrzeć w bezpieczne miejsce i móc się leczyć. Później samochodem przywiozłem ją do Denisa, do Olsztyna. Prawa ręka jest bardzo uszkodzona, była konsultowana przez moich przyjaciół ortopedów, no i rzeczywiście powiedzieli jednoznacznie, że tego typu złamań to, czy właściwie można powiedzieć całkowitego zniszczenia stawu i kości ramiennej, to się nie widuje. Tatiana bardzo cierpi, no ale mamy wreszcie nadzieję na lepsze jutro.